3 marca, Światowy Dzień Słuchu zorganizowany przez WHO. Jest to dla nas świetna okazja, ponieważ Fundacja rozpoczyna swój 15 rok działania. Od 3 lat jest organizacją pożytku publicznego i chcieliśmy uświetnić ten jubileusz rozpoczęcia 15 roku działania Fundacji właśnie w tym dniu. Wiąże się to również z misją Fundacji, ponieważ misją Fundacji jest edukowanie, działania profilaktyczne w zakresie słyszenia, w zakresie słuchu. Dlatego też Światowy Dzień Słuchu jest świetną okazją, aby przypomnieć o tym, że słuch jest jednym z naszych najcenniejszych zmysłów. W imieniu Rady Fundacji, Zarządu Fundacji Słyszę, chciałabym Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie powitać na dzisiejszej gali. Słuch tutaj dla mnie jest bardzo ważny w kontekście mojego zawodu, mojej pasji życiowej, całego lifestyle'u. Ale też moje drogi z profesorem Skarżyńskim przecięły się właśnie z powodu tego ubytku mojego słuchu, który wyszedł po 10 latach. Choroba, która mnie dotknęła, nie dała o sobie znać z dnia na dzień, tylko postępowała w ukryciu i w wielkim podstępie. Więc jak już się okazało, że na nią choruję, to było dosyć późno. Na szczęście udało się uratować mój słuch, dzięki czemu mogę dzisiaj tutaj dla Państwa, dla gości Fundacji Słyszę, wykonać piosenki ze swojego repertuaru. Przed prawie 15 laty, zakładając Fundację Słyszę, chciałem stworzyć pewną przestrzeń przede wszystkim dla moich pacjentów, dla ich rodzin, żeby mogli się w niej odnaleźć, żeby mogli pokazać swoje możliwości. Już wtedy miałem wielu pacjentów uzdolnionych, nieprzeciętnie uzdolnionych, grających, śpiewających. Stąd pierwsza gala w 15 roku jej działalności, pierwsza aukcja, pierwsze wyróżnienia. Po prostu wszyscy dojrzewaliśmy. Cieszę się bardzo, że dziś jest z nami ambasadorka Światowej Organizacji Zdrowia, którą operowałem 16 lat temu. Wczoraj miała 18 urodziny. Wracam do tego, bo emocjonalnie, jak słyszy się osobę, którą, powiedzieć, że pamiętam, bo zoperowałem ponad 240 tysięcy ludzi, w związku z tym nie jest tak łatwo. Ale jak przypomniała mi swoje losy, swój rozwój, to nieprzypadkowo została wybrana ambasadorem. Dosłuch to nie jest koniec świata, wręcz przeciwnie. Mi się wydaje, że to jest taki początek nieco innej przygody. To wymaga rzeczywiście trochę rehabilitacji, mnóstwo specjalistów, przede wszystkim logopeda, żeby dziecko mogło poprawić swoją wymowę. Chcielibyśmy zwiększać swoje zasięgi, między innymi poprzez liczbę podopiecznych, poprzez to, aby o Fundacji usłyszało bardzo wiele osób, żeby była takim miejscem na mapie Polski, do którego zgłaszają się osoby w różnym wieku, ich opiekunowie. Warto o tym mówić, cieszę się, że dzisiaj mogłem wielokrotnie o tym powiedzieć, że spotkałem tutaj wiele przyjaciół, że Kajetany są takim miejscem rozpoznawalnym na mapie świata. Dziękujemy, że pomagacie usłyszeć.